Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym dniu. Mianowicie jestem chory, ale to nie jest główny powód tego, dlaczego ten filmik tutaj powstał, ponieważ dzisiaj, 21 lutego, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. I jakby dla nas, dla Polaków, może to nie jest jakieś najważniejsze wydarzenie, ale jest wiele narodów na świecie, wiele ludzi, wiele regionów, dla których ten dzień jest bardzo ważny i chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj o tym porozmawiali. Dzisiaj na świecie wedle różnych szacunków możemy znaleźć około 7 tysięcy języków. Oczywiście nie ma żadnego konkretnego numeru, ponieważ po pierwsze nie wszystkie języki, nie wszystkie regiony są przebadane, po drugie każdy lingwista ma inną definicję języka, więc tak naprawdę wedle niektórych lingwistów języków może być, nie wiem, maksymalnie 100-200, a reszta to są ich dialekty. Także nie oczekujcie ode mnie tutaj jakiegoś konkretnego numeru. Każdy tą ilość mierzy po swojemu. To jest niestety albo niestety może taka charakterystyka tej właśnie nauki, jaką jest językoznawstwo. W każdym razie utarł się taki mit, że raz na dwa tygodnie umiera jeden nowy język. Co jest strasznie tragiczne, bo jakby w dwa tygodnie to nawet nie zdążymy za dużo rzeczy zrobić, nawet książkę ledwo przeczytamy, a w tym czasie cały jeden język wymiera, nie ma już żadnych w ogóle nosicieli tego języka. Generalnie mówi się o tym, że do końca tego stulecia, czyli do końca XXI wieku, na świecie zostanie już tylko połowa języków, a niektórzy, jacyś katastrofiści, mówią, że wymrze aż 90% języków. Zostawiając matematykę na bok, języki wymierają podczas naszego życia, to jest normalne, w pewnym stopniu naturalne i można się z tym bić, można się z tym nie bić, ale warto robić coś, żeby to zjawisko jak najbardziej ukrócić i sprawić, że może niech języki sobie umierają, ale żebyśmy przynajmniej wiedzieli o nich jak najwięcej, żeby może kiedyś ktoś spróbował je odtworzyć. Oczywiście codziennie powstają też nowe języki, stwarzane na rzecz, nie wiem, gier komputerowych, na rzecz nowych seriali, nowych uniwersów filmowych, takie jak, nie wiem, Klingon dotracki, czy język waliriański z Gry o Tron, ale jakby języki sztuczne to jest temat oddzielny, zupełnie szeroki, i jeśli byście chcieli na ten temat filmik, to możecie napisać w komentarzu, że tak, chcemy filmik o językach sztucznych. W każdym razie dzisiaj zajmujemy się językami wymarłymi i jak te języki wymierają. Generalnie UNESCO wydziela 6 różnych stopni wrażliwości języka. Pierwszy stopień no to jest język bezpieczny, czyli język, którym się ludzie posługują w niemalże wszystkich kategoriach życia społecznego, czyli w domu, w szkole, w urzędzie, w nauce i tak dalej. Generalnie język, którego byt jest zabezpieczony. Druga kategoria to są języki wrażliwe bądź języki w niebezpieczeństwie, czyli języki, które są już używane tylko w niektórych sferach życia, czyli na przykład w domu, ale już w szkole nie jest on używany, albo na przykład w urzędzie nie możemy się porozumieć za pomocą naszego języka. Wtedy język taki jest uważany za język w niebezpieczeństwie, język wrażliwy. Później na trzecim stopniu wchodzimy już na pierwszy poziom zagrożenia, czyli język zagrożony to taki, którego dzieci nie uczą się już jako ojczystego. Jest to język obcy, czyli język, który jest taką ciekawostką, lekką egzotyką, ale generalnie starsze generacje, czyli generacja rodziców, pokolenie dziadków posługuje się w danym języku, ale dzieci już są uczone zupełnie nowej mowy, a ten język ojczysty jest używany gdzieś tam w jakichś tylko małych sferach życia. Kolejny poziom, poziom zagrożenia poważnego, to jest moment, w którym język jest językiem ojczystym, językiem naturalnym dla pokolenia trzeciego, czyli dla pokolenia dziadków. I w tym momencie ani rodzice, ani dzieci nie są native speakerami, nie są nosicielami danego języka, posługują się jakimś innym językiem. Kolejny poziom, przedostatni, to jest krytyczne zagrożenie, czyli poziom, w którym już najwcześniejszą generacją, taką jeszcze żyjącą, jest generacja czwarta i ona uznaje język za ojczysty, ale już generacja trzecia, dziadków, rodziców i dzieci nie używają danego języka. W tym momencie szanse na uratowanie danego sposobu komunikacji są bardzo nikłe i wreszcie poziom szósty, czyli poziom języka wymarłego w momencie, w którym umiera nam ostatni nosiciel języka, ostatni native speaker, ostatnia osoba, która używa danego języka jako języka pierwszego, bo to też jest istotne. W tym momencie język jest uznawany za wymarły, ale spokojnie języki można wskrzesić, o czym sobie porozmawiamy za chwilę.
Jak dochodzi do wymierania języków? Pierwszy powód to są katastrofy naturalne, niezależne od człowieka. Czyli na przykład mamy wybuch wulkanu w momencie, kiedy wioska zostaje totalnie zmieciona z powierzchni ziemi, czy jakakolwiek inna przestrzeń, w której ludzie żyją i nikt albo prawie nikt się nie zachował z danej społeczności, no to wtedy szanse na zachowanie języka są bardzo niewielkie. To się tyczy też, nie wiem, powodzi, różnych tsunami, huraganów, kiedy cała populacja jest zmuszona do opuszczenia, bądź cała populacja wymiera, to język automatycznie razem z populacją również nam znika z powierzchni ziemi. Drugim rodzajem wydarzenia, który może doprowadzić do wymarcia języka, są katastrofy, ale już te spowodowane przez człowieka. Czyli mamy tutaj wojny, mamy tutaj ludobójstwa, mamy tutaj wszelkiego rodzaju kolonizacje, zsyłki, przesiedlenia różnych populacji, bądź mieszanie też różnych grup etnicznych, tworzenie wśród nich jednego języka, który ma panować. W tego typu sytuacjach również język może zaniknąć bardzo szybko, tak? Czyli w przypadku ludobójstwa, na przykład ludobójstwa Ormian, czy ludobójstwa Żydów Holokaustu, języki te bardzo mocno ucierpiały i na przykład język jidysz w tym momencie jest używany przez bardzo niewielką ilość ludzi, podczas gdy przed wojną mówiło w nim około 12, od 10 do 15 milionów ludzi na całym świecie. W tym momencie maksymalnie jest to milion, ale ludzi rozsianych po całym świecie. Kolejnym powodem wymierania języków jest spadek jego prestiżu. Spadek prestiżu może się odbyć poprzez właśnie wspomnianą już wcześniej kolonizację, tak? Czyli w momencie, gdy Hiszpanie, czy Anglicy, czy Portugalczycy kolonizowali Ameryki i w sumie też Afrykę, Azję. Jeśli byłeś członkiem lokalnej społeczności, społeczności indiańskiej i chciałeś coś znaczyć, no to najczęściej starałeś się nauczyć języka nowego hegemona, nowego władcy. I w tym momencie jako, że twój język ojczysty, czyli nie wiem, język Majów, język Azteków czy innych plemion, kojarzył się z totalnym brakiem prestiżu, brakiem perspektyw, w pewnym momencie także z nędzą, bo tutaj też bardzo dużą rolę odgrywa propaganda panującej kultury, no ludzie przestają się uczyć po prostu języka swojego ojczystego, przechodzą na stronę języka hegemona. Tu już ten zanik jest w taki sposób, że po generacji, po pokoleniu, czyli na przykład najpierw mamy rodziców i dziadków mówiących w języku ojczystym, później już tylko dziadków i później już tylko generację czwartą i język w pewien sposób wymiera, ponieważ nie ma żadnego zastosowania w otaczających realiach. Kolejnym istotnym powodem wymierania języka, który w dzisiejszych czasach jest bardzo silny, jest propaganda systemów politycznych bądź jakichś systemów państwowych. Czyli mamy jakieś duże państwo federalne, na przykład Rosję, i języki mniejszościowe w takim kraju na przykład nie są wspierane w jakikolwiek sposób. To znaczy edukacja jest prowadzona w języku hegemona, w tym przypadku rosyjskim. Dzieci gdzieś tam na Syberii nagle są zmuszone do nauczania się w języku rosyjskim. I język ich rodziców, ich dziadków zupełnie im w niczym nie służy. Poza tym przez propagandę jest nagłaśniany jako język właśnie jakiejś biedy, jakiejś wsi. Język, który nie daje im żadnych możliwości. Bardzo ważnym elementem jest też dostępność kultury w języku ojczystym. Czyli na przykład, jeśli trzymając się już tej Rosji, w jakimś z języków ugrofińskich na Syberii, czy gdzieś w okolicach gór Ural, nie ma aż takiej dostępności literatury, czy w dzisiejszych czasach nie ma dostępności do źródeł internetowych, nie ma Wikipedii w tym języku, nie ma tłumacza Google nawet. Dostęp do kultury, dostęp do literatury, teatru, kina, internetu, do publikacji typu gazety, różnego rodzaju czasopisma. To jest również bardzo ważny element i w dzisiejszych czasach globalizacji, w dzisiejszych czasach dostępu ogólnego do internetu, możliwość wyszukiwania informacji w swoim języku ojczystym jest bardzo istotna, czego my jako Polacy, jako ludzie, którzy w zasadzie w internecie możemy znaleźć we swoim własnym języku niemalże wszystko, nie do końca rozumiemy, ale gdybyśmy pojechali, czy nawet na taką Białoruś, którą ja się zajmuję, to dla ludzi na Białorusi znaleźć jakieś informacje w języku białoruskim jest niesamowicie ciężko. Co
co my tracimy, tracąc język? Przede wszystkim tracimy kulturę i tożsamość narodową. Nie ma już ludzi, którzy rozumieją literaturę, którzy rozumieją sztukę w danym języku. Nie ma ludzi, którzy są w stanie wyrażać się również na temat różnych rzeczy dookoła w danym języku. Tracimy sposoby opisywania świata. Nie wiem, czy wiecie, na pewno słyszeliście kiedyś takie informacje, że jakieś tam plemiona z Amazonki, one mają 35 tysięcy sposobów opisywania różnych zjawisk przyrody, na które my mamy może, nie wiem, 5 słów, tak? Czyli dla nich każdy rodzaj wiatru to jest 10 różnych innych rodzajów, każdy rodzaj drzewa to jest też kolejne 15 innych nazw, a w ogóle plemiona, znaczy przepraszam, narody zamieszkujące Grenlandię, czy w ogóle te tereny za kołem podbiegunowym, mają 36 sposobów opisywania śniegu, podczas gdy my po prostu mówimy śnieg. Tracimy cały sposób opisywania tego, co nas otacza. I w tym momencie, jeśli język taki jak, nie wiem, angielski wchodzi na północ Kanady, za koło podbiegunowe, to automatycznie w pewnym stopniu sposób opisywania tego, co otacza ludzi, staje się o wiele bardziej ubogi. Ponieważ w języku, który był naturalny, który był w tym miejscu od lat, od setek lat, pewne zjawiska, czy to przyrodnicze, czy w ogóle kulturowe, czy społeczne, mają już nowe nazwy i mają te nazwy o wiele bardziej dokładne. Więc mając jeden język hegemoniczny, tracimy wszystkie możliwości, wszystkie sposoby na nazywanie rzeczy, nazywanie procesów, które zachodzą. Tracimy te sposoby opisywania, które były w języku, który właśnie wymiera. Teraz co możemy zrobić, żeby te języki zachować, żeby pomóc tym językom nadal funkcjonować, a nawet się odradzać? Przede wszystkim, jeśli jesteście rządem jakiegoś państwa, możecie się dowiedzieć, jakie są języki, jakie są dialekty zagrożone wyginięciem w waszym państwie. No i uruchomić specjalne programy, tak? Zacząć finansować instytucje kultury, szkoły, teatry, nie wiem, tłumaczenie filmów, czy tworzenie stron internetowych w danym języku. Natomiast jeśli nie jesteście rządem, ale też wam na tym zależy, możecie założyć fundację, możecie założyć organizację pozarządową, która będzie się zajmować wspieraniem tego typu przedsięwzięć, no bo wiadomo, że państwu bardzo rzadko zależy na wspieraniu tych języków mniejszościowych, chociaż w ostatnich czasach, już po II wojnie światowej, po upadku żelaznej kurtyny, coraz częściej widzimy, że walczy się jednak z wymieraniem języków. Można tutaj przywołać przykład języków samskich w Norwegii, w Szwecji czy w Finlandii, czyli języków używanych przez mieszkańców Laponii, czy nawet w Polsce język kaszubski, który jest niestety jedynym przykładem języka, który został oficjalnie uznany na poziomie rządowym, w przeciwieństwie do, na przykład, nie wiem, języka śląskiego, ale nadal zawsze to jest jeden jakiś krok do przodu. Nie wiem, język Guarani w Paragwaju, który jest zupełnie innym przykładem, bo to jest język, który został wprowadzony przez prezydenta Paragwaju niegdyś jako język urzędowy, oficjalny Paragwaj, mimo że wszyscy w pewnym momencie mówili tam po hiszpańsku, ale stwierdził, że trzeba mieć lekką odrębność, no i mówić w tym języku, którego używali mieszkający tu Indianie. Także mamy takich przykładów trochę. Możecie również wspierać projekty, które już istnieją. Jeśli na przykład nie macie czasu na to, nie jesteście lingwistami, zupełnie was nie interesuje badanie, albo nie macie metodologii na badania, czy gdzieś tam na naukę języków, które wymierają, możecie wspierać takie projekty. Jest kilka takich projektów, ja wam rzucę linki w opisie, na przykład jest coś takiego jak Endangered Languages. Jest to strona, na której możecie sobie wejść w mapkę świata i tam wklikać na różne języki. Do każdego języka jest załączony, no, przynajmniej jeden jakiś dokument, jedna jakaś praca, bądź film, bądź informacje na temat tego, gdzie można znaleźć ludzi w nim mówiących i jak można te badania dalej prowadzić. Jest też coś takiego jak Wikitongues, projekt, który ma na celu nagranie wszystkich języków na świecie. Obecnie jest ich tam bodajże 1500. Są to krótkie wideo po 2-3 minuty, gdzie ludzie mówią w tym i tym języku jakieś proste historie. Służy to właśnie temu, żeby, mając dostęp do dzisiejszych nowoczesnych technologii, nie zazębiać się w kontekście angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim, tylko dbać o to, że wśród nas są mniejszości i należy jakoś wspierać w ich dalszym
funkcjonowaniu, w tym, żeby zachowywały swoją tożsamość. Wszystkie linki, potrzebne rzeczy, o których zapomniałem i których nie wspomniałem, w każdym razie będziecie mieli tutaj na dole. Będzie się można zainteresować projektami, które ja znalazłem, i może stąd przejść również do innych ciekawych rzeczy odnośnie języków, które są zagrożone wyginięciem. Nie wszystko jest oczywiście takie smutne i szare, bo mamy też kilka przykładów języków, które się odrodziły, czyli języki, które wymarły bądź były praktycznie na wymarciu, a dzisiaj mają się dobrze, a przynajmniej coraz lepiej. Najlepszym przykładem tego jest język hebrajski, który do końca w zasadzie XIX wieku był używany tylko i wyłącznie w sferze liturgicznej. W 1881 wierzy się, że przeprowadzono pierwszą konwersację w nowoczesnym języku, w nowym takim hebrajskim. No i od tego czasu stało się to podstawą do gdzieś tam zjednoczenia narodu żydowskiego, który w dużej mierze wcześniej mówił w różnego rodzaju hybrydach językowych, czyli w naszym kontekście Europy Środkowej był to jidysz, w Hiszpanii było to ladino, gdzieś tam w Palestynie i w krajach arabskich był to po prostu język arabski z jakimiś wrzutkami hebrajskimi, ale później zaczęto używać hebrajskiego. No i po tym, jak już powstało państwo Izrael po II wojnie światowej, ten język zyskał rangę języka urzędowego i w tym momencie z języka, w którym mówiło zero osób, nagle mamy miliony native speakerów, miliony nosicieli języka, którzy od urodzenia posługują się językiem hebrajskim. Kolejnymi przykładami języków, które się odradzają, może mniej, z mniejszym sukcesem, ale nadal, jest na przykład język irlandzki, jest na przykład język szkocki gelicki, czyli celtycki język szkocki, język walijski, język kornwalski, bardzo dużo tutaj w Wielkiej Brytanii, no ale tak to wygląda. Język okcytański w pewnym stopniu odradza się we Francji, ponieważ Francja w pewnym momencie bardzo mocno walczyła o ujednolicenie języka. W tym momencie te procesy się troszeczkę odwracają. Mamy też na przykład język hawajski, który w ostatnim czasie na przykład dorobił się kursu na Duolingo, tak jak bodajże Navajo, czyli język jednego z plemion indiańskich w Ameryce. Także jest tych kilka projektów, które mają się bardzo dobrze i mają na celu odrodzenie języka i właśnie korzystają z nowoczesnych technologii, z nowoczesnych metod nauczania, już są trochę bardziej cool, niż gdybyśmy mieli się uczyć języka z jakichś starych podręczników z lat 50., 60. Także jest to bardzo istotne, ponieważ podnoszenie prestiżu języka to jest nie tylko to, że mówi w nim coraz więcej osób, ale że też dostęp do nauki tego czy innego języka jest coraz łatwiejszy. W Polsce takim przykładem może być chociażby wspomniany wcześniej kaszubski, który się odradza w całkiem fajny sposób, ale też język wilamowski, tak. Używany w miasteczku Wilamowice na południu Polski w tym momencie bardzo mocno stara się go odbudować. No i jeśli jesteście zainteresowani, no to 29 lutego w Wilamowicach będzie Dzień Języka Ojczystego obchodzony oficjalnie. Ja tam będę i też nagram dla Was jakiś materiał. Także jeśli nie będziecie mogli tam przyjechać, do czego zachęcam już dzisiaj, no to poczekajcie, będzie na kanale na pewno jakaś relacja z tego wydarzenia. Mam nadzieję, że tym filmikiem w jakiś sposób wyjaśniłem Wam problem języków wymierających. Mam nadzieję, że też być może zachęciłem Was do tego, żeby zgłębić temat i żeby znaleźć sobie jakiś język, może poszukać w swoim własnym regionie, czy nie używano w Waszym regionie jakiegoś specjalnego dialektu, który dzisiaj można by było zebrać od ostatnich ludzi, którzy się nim jakoś posługują, i spróbować go odtworzyć, przynajmniej w jakimś małym stopniu. Każda najmniejsza cegiełka jest bardzo istotna i każda najmniejsza cegiełka sprzyja temu, żeby zachować różnorodność kulturową, różnorodność w naszym regionie, w naszym kraju, czy ogólnie na świecie. Jeśli podoba Wam się ten filmik, no to wiecie, co tam robić. Łapka w górę, komentarz, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Wejdźcie na mojego Instagrama, gdzie będę od czasu do czasu robił ankiety o tym, o czym chcecie filmik. No i też tam się dzieje dużo różnych fajnych rzeczy, jak słowo dnia na przykład. W tym czasie życzę Wam jak najwięcej czasu na naukę różnych języków, nie tylko tych najbardziej popularnych, ale trzymajcie się, na razie, cześć!